No cześć, zrobimy sobie dzisiaj make-up, bo bardzo dawno tego nie robiłam z wami tutaj na wizji i zdecydowanie się tego domagacie, więc nie byłabym sobą, gdybym wam tego nie dała. A tak serio to nie wiem, czemu tak dawno nie nagrywałam make-upów, jakoś, wiecie, to wymaga trochę czasu, ja jestem przyzwyczajona też do malowania się przy toaletce, przy innym oświetleniu, wiecie, w innym otoczeniu i zawsze mam wrażenie, że jak się maluję gdziekolwiek indziej, i tu nie chodzi, że przed kamerą, ale gdziekolwiek indziej, jak nie przy mojej toalece, to wyglądam totalnie inaczej. Dajcie znać, czy też tak macie, że jak, nie wiem, jesteście gdzieś na wakacjach, nie ma dobrego oświetlenia, nie macie swojego stolika, wiecie, swojej wysokości krzesła, do swojego blatu i lustra, to wszystko wygląda całkowicie inaczej. Ja tak mam, ale czas to zmienić. I dziś zrobimy sobie, słuchajcie, make-up, z racji, że dawno make-upu u mnie na kanale nie było, to dziś, słuchajcie, nic nie będzie wymyślnego, będzie to update takiego mojego codziennego makijażu, już może troszeczkę, powiedzmy sobie, wersja wiosenna, coś takiego. Pokażę wam moich ulubieńców, sprawdzone produkty, sprawdzone triki, to co ostatnio lubię najbardziej. W ramach wstępu, jeszcze już przechodząc do makijażu, chciałabym wspomnieć, że ten film powstaje we współpracy z marką Banana Beauty. Jeżeli śledzicie mojego Insta, gdzie was serdecznie zapraszam, to już wiecie, że właśnie po raz kolejny już podjęłam się współpracy z marką Banana Beauty ze względu na akcję charytatywną, która trwa obecnie. Mamy marzec, dopiero co był Dzień Kobiet, więc marzec jest takim miesiącem kobiecym. Ze mną też a propos Dnia Kobiet, tulipany. W marce Banana Beauty w 99% pracują też kobiety. I z tej okazji właśnie marka Banana Beauty zdecydowała się wesprzeć Centrum Praw Kobiet. Mam nadzieję i myślę, że wszyscy oglądający ten film są na bieżąco z tym, co się w ostatnich miesiącach dzieje i z tym, jak ważne jest teraz wsparcie takich organizacji. I sprawa wygląda tak, że do połowy marca, czyli już bardzo niewiele czasu zostało, 4 zł z każdego zamówienia leci właśnie na wsparcie. Jeżeli nie wiecie, to Centrum Praw Kobiet jest organizacją, która się zajmuje takimi sprawami jak dyskryminacja kobiet, przemoc wobec kobiet, zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, publicznym i tak dalej, także zachęcam was gorąco do wsparcia. O ile się nie mylę, mam też dla was kod rabatowy. But I'm not sure, więc albo napiszę wam tutaj to na ekranie, albo w opisie po prostu zamieszczę wam więcej informacji, bo nie chcę tutaj nic pokręcić. A teraz, słuchajcie, przechodzimy do makijażu. Jakąś godzinkę temu nałożyłam na moją terapię animację i zastanawiam się, czy nakładać bazę pod makijaż. Zazwyczaj używam Benefit The Professional, ale chyba dzisiaj sobie skipniemy ten step i przejdziemy do podkładu. Słuchajcie, nowość. Maybelline Fit Me. Jest to podkład, który poleciliście mi wy, to znaczy ja go dostałam w parce od Maybelline. I właśnie dużo osób odpowiedziało mi na to, stary, mówiąc, że ten podkład jest super, muszę go przetestować, więc od razu zabrałam się za testy. Potem dostałam go znowu w jakiejś innej parce, więc mam go ogólnie jeszcze więcej sztuk, więc zrobimy sobie rozdanko, dam wam go gdzieś tam na Instagramie pewnie, ale właśnie kolorki 105 i 118 to te dwa, które posiadam ja jakby na własny użytek i które sobie zmieszam, aby nałożyć na twarz. I użyłam go już tak, nie wiem, powiedzmy z 5-6 razy i mogę powiedzieć przede wszystkim to, że moją ulubioną rzeczą w nim jest, słuchajcie, jego zapach. Pachnie jak dzidziuś. On pachnie, słuchajcie, jak małe dziecko, jak dzidziuś. Nie potrafię opisać tego zapachu, ale to jest chyba najpiękniejszy w ogóle zapach kosmetyku, z jakim ja miałam ever do czynienia. Krycie ma takie, no wiecie, w zależności ile go nałożycie, ja bym powiedziała, że ma takie dosyć delikatne, dzienne krycie, jest taki bardziej nawilżający, raczej do cer normalnych, nie wiem, jakby się sprawdził na cerze suchej. Ja mam mieszaną i jest ok, chociaż pod koniec dnia już dosyć mi się wyświeca, ale na to też mamy sposób, zaraz sobie też go pokażemy, w sensie ja pokażę wam. No i jest takim idealnym podkładem dziennym, właśnie niewysuszającym, pięknie wygląda jak druga skóra i ma delikatne krycie, jakieś tam, wiecie, przebarwienia, bo jakiś czas temu miałam spore problemy z cerą, więc to, co trzeba, mi ukrywa, ale nie robi efektu maski. Przechodząc dalej, idziemy do kremowego konturowania, do którego ja zawsze wracam jakoś wiosną, latem, bo wtedy też często już zaczynam rezygnować z podkładu, jeżeli jest już mega ciepło, to wiecie, teraz maseczki, więc też się o to dba, żeby ten makijaż jednak pod tą maseczką się nie wycierał i też nie siedzieć w tych swoich bakteriach i tak dalej, więc coraz częściej wtedy sięgam po kremowe konturowanie i to są właśnie nowości Banana Beauty, czyli korektory w kolorach Light Warm, Tone Warm i Peach. Normalnie, gdybym nie robiła kremowego konturowania, to po prostu bym nałożyła jasny korektor pod oczy, ale w tym wypadku zaczniemy od ciemnego, bo nie chcę, żeby mi się zabrał pod oczami ten jasny, jak tam będę jeszcze coś klepać, więc nakładam tak dosyć wysoko. Nie traktuję tego kremowego konturowania jako pełen mój kontur, potem będziemy to jeszcze poprawiać na sucho, ale robi to taki fajny, tak jak widzicie już, o, ślad, wyznacza taką linię, że potem już będziemy mogli nałożyć mniej tego właściwego bronzera. I tak samo jako taki guideline posłużę się tym kolorem Peach, który jest taki właśnie trochę a la róż i
wiadomo, że w miejscu, gdzie potem będziemy aplikować na sucho róż. No i Light Warm, czyli taki standardowy po prostu korektor, też ma bardzo fajny odcień. Nakładam go delikatnie pod oko w niewielkiej ilości i też tutaj będę właśnie takim nowym sposobem konturowania trochę wyciągać sobie to oko. No i ten nos, bo oczywiście nie możemy go tak zostawić jak był. No i zobaczcie, cera wygląda tak bardzo świetliście. Jest delikatnie wykonturowana, ale ma nadal tą fakturę skóry, którą niestety teraz zabierzemy pudrem, ale potem się też tym zajmiemy. Żeby mi się od razu nie zebrał korektor pod okiem, to utrwalę to wszystko takim specjalnym pudrem pod oczy z HEAN. On się nazywa Lightning Secret Powder, jeżeli mnie pamięć nie myli, i biorę takim puchatym pędzelkiem i delikatnie sobie go utrwalam. Jak właśnie mówiłam wam o tym utrzymywaniu się makijażu pod maseczką, słuchajcie, jedyne miejsce, w którym ja mam aktualnie problem z cerą, jeżeli już mam, to właśnie tutaj, gdzie noszę maseczkę. To jest masakra i pewnie osoby ze skłonnością do wyprysków, tak jak ja, wiedzą, o czym mówię. I słuchajcie, znalazłam ostatnio trochę na to sposób, żeby dobrze tą twarz utrwalić, żeby ten makijaż się tutaj trzymał, nie schodził z nosa, ale żeby jednak przywrócić skórze taki naturalny blask. Więc najpierw normalnie wszystko sobie pudruję właśnie, głównie się skupiając na tym miejscu, gdzie ten makijaż mógłby mi się najłatwiej wycierać, i to jest puder z Ibry, bardzo go lubię i po prostu no najpierw się pudruje cała, tak wiecie, standardowo. Więc jak już się tutaj tym pudrem utrwalę, oczywiście omijam tutaj to miejsce, o widzicie, gdzie będzie rozświetlacz, żeby on mi się tu potem ładnie przykleił. Widzicie, to miejsce się błyszczy, tutaj nie ma za bardzo pudru, ale cała twarz jest pokryta pudrem i zajmuję się konturowaniem. Czasami brwiami, lubię mieć też brwi czasami wcześniej zrobione, ale dobra. Dziś zrobimy całe konturowanie i twarz sobie najpierw skończymy. Paleta Natalii Siwiec Revolution Pro, nie wiem czy ona jest dostępna, bo to jest kolekcja chyba sprzed 2 lat, ale w sumie wiecie, produkty do konturowania zmieniam dosyć często, ale dzisiaj w sumie do nagrań sięgnęłam specjalnie po tą paletę, bo po pierwsze ma piękny rozświetlający róż. Mogłam wziąć, wiecie, jedną rzecz do nagrań, nie musiałam brać osobno bronzera, różu i rozświetlacza, więc sięgnę sobie po tą paletę i z racji, że mamy już wcześniej zrobione konturowanie, no to z tym nie będzie już dużo roboty. Bardzo, bardzo delikatnie maczam sobie pędzel w bronzerze i nadmiar wycieram tutaj o rękę, żeby sobie też już nie porobić plam. I po prostu najmniejszą możliwą ilość dokładam sobie już tutaj jakby po śladzie, tam gdzie był ten produkt kremowy. To samo robię z różem. On, słuchajcie, jest bardzo taki napigmentowany i bardzo rozświetlający, więc z nim uważam, bo tutaj już na tych policzkach jednak się coś dzieje. I w tej palecie mamy 2 rozświetlacze do wyboru, taki bardziej złoty i taki bardziej biały, różowy, coś takiego, i ja je mieszam oba, bo się nigdy nie potrafię zdecydować na jeden. I uwaga, patrzcie na to. Did you see that? Did you? I w momencie, kiedy jestem już wykonturowana, możemy teraz popracować nad tym, aby przywrócić cerze ten taki naturalny blask, żeby nie było widać, że mamy w ogóle makijaż, a puder tym bardziej. I słuchajcie, takie efekty możemy osiągnąć z takimi pudrami rozświetlającymi. Ja znam takie 2, jeden z Golden Rose, a drugi to jest właśnie mgła pudrowa z Poezy i w sumie tą nawet wolę. Kolor 12 naturalny, one w ogóle mają kolory i uważajcie trochę na to, bo jak sobie weźmiecie za ciemne, to wam to będzie służyć jako rozświetlający bronzer. I biorę taki największy pędzel do pudru, jaki mam, i sobie tu właśnie ciapię w tym i dosłownie tak delikatnie bardzo omiatam twarz i ten jeden ruch, słuchajcie, wystarcza. I widzicie? Ej, to widać. Widzicie, skóra ma taki naturalny glow, w ogóle nie widać, że ona jest przypudrowana, ale pod spodem jest normalny puder, więc ona jest utrwalona, po prostu tyle, że ten efekt wizualny jest tak, jakby tego nie miało. Dobra, pozwólcie, że brewki sobie akurat zrobię poraz za kamerą, bo w tej kwestii się u mnie chyba nigdy nic nie zmieni. Pomada, dzisiaj chwyciłam po Anastazję, często je zmieniam, kolor taupe wypełniam, and that's it. Tada, powracam, mam brwi, teraz wyglądam bardzo groźnie, bez zrobionych oczu, więc słuchajcie, coś z tym zróbmy. Dobra, wezmę sobie ten sam korektor, który używałam pod oczy, czyli ten w kolorze takim typowo korektorowym Light Warm, i sobie go użyję jako bazę pod cienie, chociaż cieni nie będziemy używać, bo nie wiem jak wy, ale ja w makijażu dziennym nie mam na to totalnie czasu, ale korektor tutaj musi być po to, żeby po prostu wyrównać fakturę i kolor tej powierzchni, zakryć jakieś wszelkie żyłki, no i tak to głupio wygląda, jak wiecie, jest zrobiony makijaż całej twarzy, a tutaj te powieki wyglądają tak goło, bo wiecie, no staram się tak, żeby ta cera wygląda tak mega naturalnie, świetliście, tak, używam tej mgły pudrowej, żeby nie było widać,
że mam tyle tego pudru, żeby ta cera odzyskała taką fakturę, no ale jednak cera z makijażem zawsze wygląda jak cera z makijażem, nigdy nie wygląda jak, wiecie, goła skóra, taka, że jak przejdziecie z bacikiem, to ten bacik jest nadal biały. No ale żeby się tutaj mi nic nie odbijało, bo ja niestety, słuchajcie, mam długie rzęsy i mi się zawsze tusz odbija, to sobie to utrwalam, zwłaszcza tutaj pod łukiem brwiowym, po prostu tym samym pudrem, którego używałam pod oczy. Wiem, mogłabym używać wodoodpornych tuszy, ale nie chcę, bo jej się potem ciężko zmywa i zmywanie tego i męczenie się z tym mi niszczy rzęsy, a tego nie chcę. Ale jeżeli już coś tu mam nałożyć, to nie wiem, możemy sobie wziąć, o, powiedzmy ten róż, którego używam na policzki, na palec, albo rozświetlacz, albo bronzer i jak mam już coś nakładać na oko, to zazwyczaj to samo co na twarz. Oczywiście rozświetlacz wewnętrzny kącik, to już jest chyba taki must have, że... Czy ja muszę mówić, że ja to robię? I czas na kreski, ponieważ u mnie makijaż bez kresek praktycznie nie istnieje. Czasem robię cieniem, czasem eyelinerem i dziś chciałam wam pokazać właśnie eyeliner, bo on też jest z Banana Beauty, nazywa się Basic Bitch i w ogóle te nazwy Banana Beauty są ekstra. To jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o eyelinery, już moje drugie opakowanie. Pierwsze starczyło mi na jakieś pół roku, więc teraz mam drugie i powtórzę wam to, co właśnie wam mówiłam ostatnio na Instagramie. Jeżeli już macie kupić jeden produkt z Banana Beauty z mojego polecenia, albo w ogóle jeden produkt z Banana Beauty, niech to będzie ten eyeliner. Nawet wiecie, jak były tam rozy, śnieżyce i tak dalej, rozmazywało mi się cały makijaż, ale nie eyeliner. Więc myślę, że to już jest dosyć dobra rekomendacja. A jeżeli, tak jak mi, podoba wam się ten trend z przeciągniętą kreską wewnętrznym kąciku, ale żaden eyeliner u was nie jest w stanie w tym miejscu przeżyć, ten jest. Proszę bardzo, mamy kreski, powiem wam, że bardzo u siebie lubię właśnie, kiedy mam te kreski przeciągnięte w wewnętrznym kąciku, a końcówki i tak robię tylko do połowy, więc ten środek pozostaje pusty, co też tak jakby wypukla to oko. No nie wiem, podoba mi się. Dobra, malujemy rzęski. Podkręcam zalotką i tuż ostatnio testuję różne, między innymi ten słynny Sky High, który też teraz na TikToku robił robotę, jest fajny, ale słuchajcie, tak ciężko mi się go zmywa, jakby był wodoodporny, a nie jest. A taki mój go-to, też już sprawdzony, oprócz Maybelline Lash Sensation, który uwielbiam, to Bad Girl Bang z Benefitu. I też, żeby się już nie ubrudzić tym tuszem na powiece, to maluję tak, widzicie, lusterko mam praktycznie pionowo w dół. I słuchajcie, nie uwierzycie, ale przestałam ostatnio malować dolne rzęsy. Moje dolne rzęsy są też tak samo długie jak górne i mam wrażenie, że bardzo tak obciągają mi to oko tak w dół, posmutniają je. No nie wiem, po prostu przestałam to robić, ale za to dołożę sobie drugą warstwę na górne rzęsy. No powiem wam, że uwielbiam taki makijaż i mówię, że to jest taki mój go-to makijaż dzienny, ale ja się tak mówię praktycznie zawsze. No nie powiedzcie, że nie. Dobra. Na koniec usta. Banana Beauty najbardziej oczywiście słynie z tych produktów do ust i ja jestem ogromną fanką formulacji ich pomadek i tu mam nowy kolor Chill Mode, który jest takim właśnie wiosennym nudem, ale zabarwionym na pomarańczowo, a nie na różowo, więc wygląda tak mega naturalnie. Widzieliście ostatnio w filmie z moją toaletką, ile mam tych pomadek Banana Beauty, bo po prostu, no ich formuła bardzo mi odpowiada. Są takie leciutkie, mogę w nich jeść, nawet tłuste rzeczy im się nie zmazują, nie robi się skorupa. I też lubię to, że do tych szminek, dobra, mówię i maluję usta, to chyba nie jest dobry pomysł, ale lubię to, że w przypadku korzystania z tych szminek nie muszę używać konturówki, bo tak dość precyzyjnie mogę sobie nimi wyrysować i ona sobie od razu przesycha, no i błysk, więc nałożę sobie jeszcze na to wszystko błyszczyk, bo to daje więcej takiej trójwymiarowości i wiecie, jest takie wszystko bardziej świeże, to jest błyszczyk z tych takich gęstych i nie klejących, zobaczcie, on się nie klei, kolor się nazywa Ice Apes Baby, tada! Mój aktualny makijaż właśnie tak wygląda. O, proszę bardzo, tak to wygląda już teraz z poprawionymi włosami w całej okazałości. Mam nadzieję, że ten film był przyjemny do oglądania, że nie zawiodłam was i będziecie oczekiwać na kolejne filmy makijażowe. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzach, czy tak jest. I jeżeli tak, to jakie te filmy makijażowe chcecie oglądać. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie proszę kciuka w górę, łapkę, suba. A my słyszymy się w kolejnym filmie już niebawem, także dzięki za poświęcony czas. Buziaczki i do zobaczenia, pa pa!